Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wolą wielkiej liczby Polaków jest lepsza i skuteczniejsza ochrona życia ludzkiego. Świadczą o tym wszystkie próby ustawowej ochrony życia, nad którymi w tej Izbie procedowaliśmy. Wielu naszych rodaków zadaje pytanie, czy jest moralnie dopuszczalne pozbawienie życia w przypadku podejrzenia uszkodzenia płodu. Życie człowieka niepełnosprawnego również przed urodzeniem powinno podlegać ochronie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, łatwość, z jaką wielu dzisiejszych mówców, zwłaszcza tych z lewej strony, dyskredytuje próby prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia, ta łatwość i dezynwoltura budzą grozy. Panie i panowie posłowie, skoro tak lubicie, zwłaszcza jeżeli informują o tym media, ukazywać się jako osoby zaufania publicznego w towarzystwie osób niepełnosprawnych, tak zabiegacie o to, żeby ukazać się wyborcom jako osoby wrażliwe na ludzkie potrzeby, zwłaszcza na potrzeby osób niepełnosprawnych. Czy chociaż raz możecie skierować swoją wrażliwość, ludzkie uczucia na potrzeby tych osób najsłabszych, bezbronnych, których dzisiaj prawo nie chroni, na potrzeby osób w łonie matki? Zapis o prawdopodobieństwie ciężkiego uszkodzenia płodu jako przesłance do dokonania aborcji powinien zniknąć z polskiego prawa. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, eugonika była hańbą XX wieku. Czas z nią skończyć w XXI.